teraz przejmujący świadectwo ocalałych w 75. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W uroczystościach udział wzięło ponad 200 ocalałych z Polski i innych części świata, a także kilkadziesiąt delegacji państw i organizacji międzynarodowych. Jednym z przemawiających w trakcie obchodów był Marian Turski. Były więzień przypomniał, że takie miejsca jak obóz Auschwitz nie pojawiają się nagle, a zbliżają się małymi krokami. To ważne i przejmujące słowa i dlatego emitujemy je dla państwa kolejny raz. I wtedy ludzie, którzy dowiadywali się, że ja byłem w Auschwitz, pytali mnie, jak myślisz, to chyba tylko w Niemczech coś takiego mogło być? Czy mogłoby być gdzieś indziej? Ja im wtedy mówiłem, może być u was. U was może być, jeżeli się łamie prawa obywatelskie. Jeżeli się nie docenia praw mniejszości, jeżeli się je likwiduje, jeżeli nagina się prawo tak, jak to czyniono w Selmie, wtedy się może zdarzyć. Co zrobić? Jedyne wyjście to wy sami, mówiłem im, jeżeli potraficie obronić wasze konstytucję, obronić wasze prawa, obronić wasz porządek, obronić wasz porządek demokratyczny, który polega na tym, żeby chronić prawa mniejszości, wtedy potraficie to pokonać. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne, już istniejące. Bądźcie wierni przykazaniu. 11. przykazanie. Nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak was, jak waszych potomków, jak na waszych potomków, jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba.